wtorek, 25 września. Michał Fałek, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. Premier Mateusz Morawiecki poinformował dzisiaj, że rząd przyjął projekt budżetu na rok 2019. Projekt zakłada deficyt w wysokości 28,5 miliarda złotych przy dochodach państwa wynoszących prawie 387 miliardów i wydatkach rzędu 415 miliardów złotych. Założono, że wzrost PKB wyniesie 3,8%, a inflacja 2,3%. Dochody budżetu środków europejskich mają wynieść 69,7 miliarda złotych, wydatki 85,3 miliarda złotych, a deficyt budżetu środków europejskich ma mieć wysokość 15,6 miliarda złotych. Projekt budżetu przewiduje także dalsze finansowanie programów Rodzina 500+ i Dobry Start. Dobry Start jest to program, którego celem, jak zapisano, jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Na waloryzację emerytur i rent przeznaczonych ma być około 7 miliardów złotych. Nowe zmiany w podatkach. Projekt nowej ustawy zakłada m.in. wprowadzanie tzw. exit taxu od firm i osób fizycznych, które chcą działalność przenieść poza granice Polski. Jest to podatek od przychodu, który firma może uzyskać działając za granicą i ma wynosić 19%. Oprócz przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatek obejmować będzie też udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. Rząd planuje również obniżkę CIT z 15 do 9% dla małych firm, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwiększony ma być również zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT, który dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Projekt zakłada wprowadzenie sankcji w przypadku prób unikania opodatkowania. Sankcja wyniesie 40% uzyskanej przez podatnika kwoty korzyści. Teraz nie tylko doradcy podatkowi, ale też adwokaci i radcy prawni będą zobowiązani przekazywać Krajowej Administracji Skarbowej informacje o schematach podatkowych używanych przez ich klientów do optymalizacji podatkowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Korei Południowej Moon Jae-in podpisali w poniedziałek nową umowę handlową między USA i Koreą. Trump powiedział, że porozumienie jest sprawiedliwe i korzystne dla obu stron. I zarówno zmniejszy deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych, jak i rozszerzy możliwości eksportu do Korei Południowej amerykańskich produktów, w tym samochodów, lekarstw i produktów rolnych. Jak powiedział Trump, umowa zmniejszy biurokrację i zwiększy dobrobyt obu krajów. Jest jedną z wielu transakcji, nad którymi obecnie trwają prace. To bardzo ważna sprawa, powiedział Trump o umowie, dziękując wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi i innym urzędnikom za ogromną pracę w trakcie negocjacji, które rozpoczęły się w lipcu 2017 roku. Trump wyraził też wdzięczność dla prezydenta Moona za jego pełne zaangażowanie i wysiłek w pracy nad historycznym kamieniem milowym w handlu. Podczas spotkania prezydent Trump zapowiedział też, że czas i miejsce drugiego spotkania z dyktatorem komunistycznej Korei Północnej Kim Jong-unem zostaną ogłoszone w niedalekiej przyszłości. Rosja zapowiedziała w poniedziałek, że wzmocni obronę powietrzną Syrii, wysyłając syryjskiej armii nowoczesny system obrony przeciwlotniczej S-300. Decyzja została podjęta po omyłkowym zestrzeleniu rosyjskiego samolotu przez syryjską obronę powietrzną. W poniedziałek Kreml oznajmił, że przekazanie nowej broni Syrii ma zapewnić bezpieczeństwo rosyjskim wojskowym. Jak zapowiedział szef rosyjskiego resortu obrony Sergiej Szojgu, system może przechwytywać środki ataku powietrznego na odległość ponad 250 km i jednocześnie uderzać w kilka celów powietrznych. Poinformował on także, że w regionach sąsiadujących z Syrią przeprowadzone będzie tłumienie radioelektroniczne systemów łączności i lotnictwa wojskowego i nawigacji satelitarnej. Oprócz dostarczenia S-300, Rosja wyposaży syryjskie wojsko w zautomatyzowane systemy dowodzenia. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton skrytykował w poniedziałek decyzję Rosji. Wydaje nam się, że przekazanie S-300 Syrii byłoby znaczącą eskalacją ze strony Rosjan i mamy nadzieję, że jeśli te doniesienia prasowe są prawdziwe, to oni jeszcze to przemyślą. Izraelczycy mają pełne prawo do obrony przeciwko irańskiej agresji, a to, co wszyscy próbujemy zrobić, to zmniejszenie napięcia, zmniejszenie możliwości nowych działań wojennych. Dlatego uważamy, że wprowadzenie tam S-300 jest wielkim błędem.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że przekazanie takiego sprzętu nieodpowiedzialnym graczom znacząco wpłynie na zwiększenie zagrożenia w regionie. W rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem podkreślił też, że Izrael będzie w dalszym ciągu strzegł swego bezpieczeństwa i chronił swoich interesów. Ksiądz protestujący przeciwko homoseksualizmowi i pedofilii w kościele katolickim został wysłany na badania psychiatryczne. Ksiądz Paul Kalczyk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Chicago, został nagle usunięty z parafii w sobotę, 10 dni po tym, jak wziął udział w spaleniu tęczowej flagi, symbolu używanego przez homoseksualistów. Po zapowiedzi spalenia flagi został wezwany do kurii, gdzie dostał zakaz jej niszczenia. Ksiądz jednak do zakazu się nie zastosował i flaga została spalona. Duchowny napisał również list otwarty do papieża Franciszka, w którym prosił, by papież odszedł od ukrywania pedofilii w kościele. W liście wyznał, że sam był jako dziecko molestowany przez dwóch księży. W sprawę zaangażował się kardynał Blaise Kupicz, który skierował księdza na badania psychiatryczne. Ksiądz Kalczyk jednak odmówił wzięcia w nich udziału. Do parafii księdza przybył biskup pomocniczy Mart Bartosic, który pod groźbą wezwania policji nakazał księdzu spakować swoje rzeczy i opuścić plebanię. Marsylia, najbardziej niebezpiecznym miastem w Europie. Taki jest wynik badań amerykańskiej firmy Numbeo. We francuskim mieście ponad 40% mieszkańców poniżej 18 roku życia pochodzi z Afryki Północnej lub ma pochodzących stamtąd rodziców. Kolejne trzy miejsca w rankingu zajęły miasta włoskie – Neapol, Catania i Turyn. Paryż znalazł się na 8. miejscu rankingu najbardziej niebezpiecznych europejskich miast. Hongkong zakazał działalności małej partii politycznej, która prowadzi kampanię na rzecz niezależności tego terytorium od komunistycznych Chin. Władze stwierdziły, że Partia Narodowa Hongkongu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jest to pierwsza taka sytuacja od przekazania Hongkongu Chinom 21 lat temu, kiedy zakazano tam działalności partii politycznych. To była ostatnia informacja w dniu dzisiejszym. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na nasze kolejne programy. Do widzenia. Witam Państwa serdecznie na popołudniowym programie Idź Pod Prąd Odpowiada. Dziś mamy wtorek, 25 dzień września. Jest z nami ze studia w Gdyni, czy może nie ze studia, przepraszam, ze swojej kancelarii w Gdyni mecenas Andrzej Turczyk. Witamy Cię, Andrzeju. Dzień dobry. Słychać nas dobrze. Mamy nadzieję, że nie zerwie nam połączenia. Zapraszamy do odsłuchania odpowiedzi na Wasze pytania. Pytanie pierwsze od Blackberry Belt. Czy ten program Polska bezgotówkowa ma coś wspólnego z apokalipsą? To pytanie do mnie? Tak, do ciebie. No, ja to nie lubię bezgotówkowych rozliczeń. Znaczy nie lubię tworzenia warunków, w których nie będzie istniała gotówka, dlatego że to rzeczywiście nasuwa podejrzenie, że mamy do czynienia z zapowiedzią tej realizacji, że bez tego znamienia biblijnej zapowiedzi, że bez znamienia bestii nie będzie można kupować i sprzedawać. Czy to ma jakiś związek? No, ja bym powiedział, że ma. Że to jest jakaś tam zapowiedź dążenia w kierunku, który został 2000 lat temu przepowiedziany w Biblii. O tak, tak bym odpowiedział na to pytanie. Tak, ja dzisiaj pomacham Biblią w zastępstwie pastora Pawła Chojeckiego. Przeczytajcie sobie w Apokalipsie świętego Jana, czyli w objawieniu świętego Jana, czyli Apokalipsie, ostatnia księga Biblii. Tam jest jasno napisane właśnie o tych czasach i Polska bezgotówkowa to jest krok w tym kierunku. To jest według nas
oczywiste i w tym kierunku świat zmierza, żeby, no żeby kiedyś była totalna kontrola, a bez gotówki jest to tylko i wyłącznie możliwe. Kolejne pytanie. Ted Juchniewicz. Jakie korzyści z poczynań gospodarczych obecnego rządu przez ponad 2 lata mają Polacy? Choć kilka. Dlaczego ciągle rosną podatki, a nie wzrasta dobrobyt obywateli? Proszę. Ja jestem chyba bardziej krytykiem tego rządu, tego rządzącego rządu. W związku z tym jest mi dość trudno wymieniać korzyści gospodarcze, znaczy korzyści, jakie Polacy mają z polityki gospodarczej tego rządu. Myślę sobie, że trudno jest oceniać rzeczywistość po jakichś fragmentach. Mamy do czynienia z rządem, który działa w taki, a nie inny sposób i ja nie przyglądam się jego fragmentarycznym poczynaniom, tylko staram się analizować i tak kompleksowo spoglądać na to, co czyni i powiem szczerze, że ja nie widzę, no tak bym musiał powiedzieć, że ja nie widzę żadnych korzyści, jakie odnoszą Polacy. Widzę ogromne zagrożenia, jakie niesie ze sobą to, co robi ten rząd. Polityka gospodarcza to jest coś, co w ogóle moim zdaniem nie powinno funkcjonować, bo co rząd ma do gospodarki, tak powinno być. Rząd powinien tylko kształtować reguły, w których działa gospodarka. W związku z tym działania gospodarcze rządu no, same z siebie są zagrożeniem dla Polaków. Nie widzę niczego pozytywnego. Okej. Są 2 komentarze od Ewy Sobieckiej związane z gospodarką. Okropne jest to, że tak wiele osób w Polsce daje się uśpić rozdawnictwem i obiecankami bez pokrycia, a wszystko drożeje. Przejrzysta ekonomia, radykalna obniżka podatków wzbogaca naród bez konieczności żebrania o plus. No tak. No na tym polega mądrość władzy, że mądra władza nie rabuje obywateli, tylko pozwala im na to, żeby pracowali. Mądra władza też rozumie to, że człowiek staje się, znaczy człowiek godnie żyje nie przy pomocy tego, co ta władza mu daje, w cudzysłowie mu daje, bo to tak nie do końca jest, tylko mądra władza rozumie, że trzeba tak kształtować reguły prawne, żeby człowiek miał możliwość pracowania. A jak nie chce pracować, a no to niech się też i oduczy jedzenia. A ja myślę, że w ogromnej większości ludzie chcą pracować, chcą się cieszyć owocami swojej pracy, tylko trzeba tym ludziom dać na to szansę, a nie otumaniać i ogłupiać ich ciągle tym, że rząd im coś da. Rząd niczego nie daje, rząd wyłącznie rabuje i zabiera. Nie ma swoich pieniędzy, jeśli coś komuś daje, to są to pieniądze, które wcześniej zabrał i jeszcze sobie wypłacił po drodze niezłą prowizję za to, że komuś właśnie teoretycznie coś da. Tak to wygląda w gospodarce. Pytanko do IPP od Krzysztofa Milorca. Czy Duda chce się schować pod parasol USA, bo czuje się niepotrzebny w tym układzie Rosja-Chiny-Berlin? Jak myślisz? Szczerze powiem, to ja nie wiem. Ja mam ogólnie złe zdanie o politykach PiS-u, to znaczy mnie, jak ich ogląda, pana prezydenta traktuje jako polityka PiS-u. Trzeba by to tak ocenić, że oni, że tak powiem, szukają różnych kierunków, które dadzą im, nie wiem, rozgłos, sławę, powodzenie i być może pan prezydent sobie tak wymyślił, że on jak teraz będzie się wdzięczył do Amerykanów, to coś mu to da. Myślę sobie, że on tak przez Amerykanów nie jest postrzegany, bo tak jak mówiłem w programie, Amerykanie to bardzo praktyczny naród, a jeszcze ci Amerykanie, którzy akurat teraz rządzą, to nie dość, że są praktyczni, to jeszcze są bardzo tacy rozumni w swoim myśleniu, bo przecież wydaje się, że wielu z nich to z obecnej administracji Trumpa, że to są chrześcijanie, a zatem ludzie, którzy dość trzeźwo patrzą na rzeczywistość i myślę sobie, że pan Duda wcale nie jest tam jakoś tak odbierany, tak jakby się jemu chciało.
Oczywiście na potrzeby polskiej rzeczywistości, na potrzeby polskiej propagandy PiS i ci wszyscy propagandyści od pana prezydenta będą próbowali wykorzystać te dobre relacje, ale myślę, że to są tylko jakieś takie doraźne potrzeby. No, kadencja zbliża się do końca powoli, no trzeba będzie się czymś chwalić przy następnych wyborach. Ja to tak widzę. Dzięki. Kolejne pytanie, G. Alex. Pytanie z tezą, czy Niemcy zaciągną Polskę do wojny przeciwko USA? A czy zaciągną, to nie wiem, ale wiem, że bardzo by chcieli. Ten pan minister od spraw zagranicznych niemiecki, no to wyjątkowy człowiek, wyjątkowo nienawidzący Ameryki, wyjątkowo szujący na Amerykę i myślę sobie, że takie jest jakieś zamierzenie niemieckie, że żeby skonfliktować wszystkie państwa w Europie ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcy na przestrzeni historii naszej byli zawsze naszym wrogiem i ja na Niemców tylko w takich kategoriach patrzę, że oni, jakkolwiek my możemy robić z nimi przeróżne interesy, ale historia poucza, że Niemcy zawsze byli śmiertelnym wrogiem Polski. I myślę, że to tak należy oceniać. Wszelkie działania niemieckie, które są podejmowane na arenie międzynarodowej, one nie są przyjazne Ameryce, szczególnie teraz, szczególnie kiedy ten pan Heiko Maas, tak, on się chyba jakoś tak nazywa, no on takie wyraźne sygnały daje, że Niemcy chcą zrzucić jakby z Europy piętno amerykańskie. Oby im się to nie udało, bo jak to mawiał mój dziadek, to dziadek mój mówił, to może nie jest taka do końca moja myśl, ale jak to mówił mój dziadek, który się wychował w Niemczech, a jak wrócił do Polski, to pierwsze co zrobił, to pojechał do Powstania Śląskiego, to mówił, że nie będzie pokoju na świecie, póki będzie żył chociaż jeden Niemiec. No, Niemcy będą żyli, w związku z tym to zagrożenie ze strony niemieckiej moim zdaniem ciągle istnieje. Okej. Okay. Wezwanie od Teda Juchniewicza z Idź Pod Prąd Szczecin. Zachęcam wszystkich Polaków do pisania do posłów w sprawie odmrożenia projektu poselskiego dotyczącego prawa do posiadania broni, czyli druku sejmowego numer 1692. Szczegóły na naszym fanpage'u. Co ty na to? No, ja się bardzo cieszę, kiedy ja nie muszę wzywać Polaków do tego, żeby podejmowali inicjatywy społeczne, bo jak zaczynałem swoją działalność społeczną dotyczącą dostępu do broni palnej, to tam najpierw się pukali wszyscy w głowę, później wyśmiewali to, co robię. A teraz już jest tak, że zaczynają w różnych środowiskach Polacy sami interesować się sprawą i bardzo dobrze i właśnie o to chodzi. Politycy boją się jeszcze mimo wszystko, boją się tego internetu, boją się takiego stanowczego głosu społecznego i trzeba cały czas nie dawać im wytchnienia, męczyć trzeba, pisać, atakować w takim znaczeniu, że domagać się wysłuchania. Oni muszą wiedzieć, że dostęp do broni jest czymś, na co Polacy zwracają szczególną uwagę i że historia ich przeklnie, nazywając ich zdrajcami, jeśli doprowadzą do sytuacji, że ograniczą możliwość i tak wąską możliwość posiadania przez Polaków broni. Bardzo celny komentarz, uważam. To było ostatnie pytanie. Teraz ogłoszenie, a na końcu jeszcze taki odnośnie ciebie podsumowanie będzie, Andrzeju. Teraz ogłoszenia z dnia dzisiejszego. W naszym sklepie wkrótce będą dostępne takie oto koszulki z napisem God Cross the Paths of Our Nations o skrzyżowaniu ścieżek narodów amerykańskiego i polskiego. Wkrótce, także zapraszamy, śledźcie stronę idźpodprąd.pl/sklep, a w tym momencie są tam jeszcze dostępne filmy Katyń, ostatni świadek w reżyserii Piotra Szkopiaka. Zachęcam do zakupów.
Kolejne ogłoszenie. Spotkanie dla Polaków ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady z pastorem Pawłem Chojeckim już w tę sobotę 29 września o godzinie 17 w kościele Jackson Creek Fellowship Church w Monee w stanie Illinois, 40 mil na południe od Chicago. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na stronie jacksoncreekfc.net. Informacje o spotkaniu znajdziecie również na stronie megakościół.pl. W piątek, 28 września, dzień wcześniej, klub IPP Irlandia Północna organizuje spotkanie otwarte o godzinie 14, podczas którego rozmawiać będziemy o dalszym rozwoju i planach klubu. Wcześniej odbędzie się spotkanie grupy biblijnej. Zapraszamy do cukierni Patty Sear, Valerie na ulicy 3133 Castle Lane w Belfaście. Polecamy kontakt klub.irlandia.północna@idpodprąd.pl. I przypominamy również o innych najbliższych spotkaniach klubów Idź Pod Prąd. Warszawa, jak co wtorek, o 19.30 w klubie Harenda. Olsztyn, w każdy czwartek o godzinie 17.30, piwniczka hotelu pod zamkiem, ulica Feliksa Nowowiejskiego 10. Wrocław, spotkanie otwarte 29 września, czyli w sobotę o godzinie 17.30 w Nadodrze Cafe Resto Bar przy ulicy Bolesława Drobnera 26A. To wszystkie ogłoszenia, a na koniec mam taki fajny komentarz, w zasadzie dwa komentarze od pani Janiny Dąbrowskiej. Mecenas Turczyn to również perełka telewizji Idź Pod Prąd. Mówi jasno i ze spokojem, pozdrawiam panie Andrzeju z Italii i od pani Ewy Sobieckiej. Brawo Andrzej Turczyn, jak zwykle mecenas mówi czystą prawdę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję za te komentarze. Cieszę się. Mam nadzieję, że rozum będzie mi ciągle podpowiadał trzeźwe myślenie. I my mamy taką nadzieję. Dziękujemy za te komentarze, dziękujemy za wasze pytania, dziękujemy za oglądanie naszego programu. Państwa i moim gościem był Andrzej Turczyn. Dziękuję ci, Andrzeju. Dziękuję, do widzenia. I ja również dziękuję, do widzenia, do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Dziękuję wam bardzo za wsparcie podczas mojej obrony, bo wiem, że wielu z was modliło się o mnie, żebym obroniła mój doktorat i dzisiaj dzięki Bogu obroniłam go. To jest doktorat, który przedstawia i analizuje koncepcję Stevena Mayera z książki Podpis w komórce, czyli no, można się domyślać o co chodzi. I mam nadzieję, że już niedługo też ten argument jeszcze bardziej będzie mógł ujrzeć światło dzienne. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję i pozdrawiam. Noc powita mgłą, tulą leśne mchy. Wilczy dół dał dom, we wnykach ślady krwi. Nim odejdę stąd, spiszę ostatni list podarty. Liczę ręka drży, nie liczę lat ani dni. Wiatr nudzi pośród drzew pieśń niezłomnych serc. Brać z góry patrzy gdzieś, tam czeka też mój kres jak rzeka. Płynę w dół, kłąb myśli, bystry nurt. Uciekam w samotny bój, nocy chłód, wieczysty ból. Ostatni nabój. Zostałem tu sam, słyszę echa wystrzałów. Krzyk za żelaznych bram, zacieram ślad w cieniu lasu. Unikam dnia, płomyk świecy dogrzewa szałas nadziei blask. Pytasz synku, jaki jest ten świat, komu jeszcze możesz ufać? Dzisiaj wróg, wczoraj brat na próg. Dom wkroczy w nowych butach, do wrót zapuka. Chcą ci oszukać, jadem plugast, prawdę z bruka. Stepta twe sny, by mnie odszukać, na posterunku swym czuwam. Pytasz synku, jaki jest ten świat, komu jeszcze można zaufać? Tyle przeszło skaleczonych lat, w zamarłych murach pogrzebanej prawdy szukam. Nie pytaj synku, czym życie jest, czym klęska. Nim zegar stanie w miejscu, zawróci czas. Słuchaj się w bicie swego czystego serca, a tajemnicę u nas zachowa las. Zabrali mi młodość, więc wziąłem karabin. Zabili mych braci, podstępem ich wabiąc.
Opluli me imię, rodzinę, zabrali, zapletli mi linę. Bym na niezawis, puścili psy gończe, bandytą nazwali. Jak kroczyć przez życie, patrzyłem z oddali. Uczyć skrawki, skradałem ukradkiem. W świetle lampy po omacku, dotyk twarzy twojej matki. Zachowała mnie w swym sercu, paląc w piecu zdjęcia z ramki. O twym tacie będą mówić brzydko w szkole, wybacz synku. Bo chciałem żyć inaczej, nie mogłem być jak oni. Wolałem zginąć w walce, niż skuty gdzieś w niewoli. Na burgundowej kalce obciążyć braci broni. Zbłąkane dusze, o nich szepczą więzień mury. Szumią liście drzew, z dali słyszę już ich kroki. Muszę trzymać zimną krew, spojrzeć w ich szkarłatne oczy. Nim odnajdę spokój, zapadnę w sen głęboki. Spiszę ten list, synku, abyś kiedyś mógł przeczytać o tym. Kończy się atrament, samotność boli. Nigdy za srebrniki nie rób nic wbrew swojej woli. Nie skruszył fundamentu, na którym dom stoi. Sól ziemi, krew, krew ziemi, sól, nie współczuj mej niedoli. Pytasz, synku, jaki jest ten świat? Komu jeszcze można zaufać? Tyle przeszło skaleczonych lat. W zamarłych murach pogrzebanej prawdy szukam. Nie pytaj, synku, czym życie jest, czym klęska. Nim zegar stanie w miejscu, zawróci czas. Słuchaj się życie swego czystego serca, a tajemnicę u nas zachowa las. Pytasz, synku, jaki jest ten świat? Tyle przeszło skaleczonych lat. Nie pytaj, synku, czym życie jest, czym klęska. Słuchaj się w życiu swego